Klaudia Woźniak. Napisałam wymyśloną opowieść o sobie i swoim psie. Mam 9 lat. Lubię uprawiać sport, lubię także śpiewać i tańczyć. I oczywiście spędzać czas ze swoim psem, Dorą. Dora i konkurs. Dora leżała w budzie i co chwilę zakrywała łapkami oczka. Bardzo chciała, żeby ktoś do niej przyszedł i wypuścił ją z kojca. Tymczasem Klaudia jeździła na rolkach. Po jakimś czasie dołączyła do niej Eliza, koleżanka z klasy. Eliza opowiedziała jej o konkursie na najlepszego psa i że jej księżna wygra jak co roku. Klaudia od razu zdecydowała. Dora weźmie w tym udział. Sekundę później Klaudia była na podwórku. Szybko pobiegła do Dory i wypuściła ją z kojca. Opowiedziała jej o konkursie. Dora nic a nic nie słuchała. Była zajęta ważniejszymi zajęciami, na przykład kopaniem dołów. Klaudia wybrała się do sklepu dla zwierząt. Na półkach stało wiele rzeczy. Jedzenie, zabawki, smycze, kokardy, chusty, płyny i proszki. Po długim namyśle Klaudia miała już wszystkie potrzebne rzeczy. Kupiła także 2 zabawki. Aż w końcu nadszedł dzień konkursu. Dora wyglądała pięknie, zachwycała się Klaudia. Tymczasem Dora pogrążała się w myślach. Wolałabym być już w swojej ciasnej czerwonej obroży. Nagle zobaczyła, że mają na sobie. Dziwne, pomyślała. W konkursie były 2 rundy. Pierwsza runda to pokaz mody. Wszystkie psy były piękne i zadbane. Dora też była ładna, ale odjęli jej kilka punktów, bo ciągle się kręciła i schodziła ze sceny. Drugą konkurencją był tor przeszkód. Dora wyszła najgorzej. Zamiast skakać przez kółka, omijała je. Zamiast przejść przez rurę, przeszła obok. Zamiast skakać od półki do półki i zjechać po zjeżdżalni, przeszła ją dookoła. Gdy miano ogłosić wyniki, Klaudia rozejrzała się wokół siebie i zobaczyła, że smycz, którą przywiązała do drzewa, była odgryziona. Szybko pobiegła do domu i powiadomiła o tym wszystkich domowników. Wszyscy szukali Dory od południa do nocy. Jest już za ciemno, poszukamy jej rano, powiedziała mama. Klaudia weszła smutna na podwórko i nagle zobaczyła, że w rogu podwórka leżała Dora i gryzła ulubioną tenisówkę Klaudii. PS. Później Klaudia zobaczyła w internecie, że Dora ma ostatnie miejsce, ale i tak się tym nie przejmowała. Dora i tak jest najwspanialszym psem na świecie i nie trzeba tego udowadniać.